Umiecie już dzielić pisemnie przez liczby jednocyfrowe. Teraz zrobimy kilka przykładów dzielenia pisemnego przez liczby wielocyfrowe. Polega to dokładnie na tym samym. Po prostu liczby są większe, więc obliczenia są troszkę trudniejsze. Nawet nie bardziej skomplikowane, ale trudniejsze. To przejdźmy do przykładu. 5463 podzielić na 40. Tu piszemy kreskę, nad którą będzie nam się pojawiał wynik dzielenia. I tak należy sprawdzić, ile razy liczba 40 mieści się w liczbie 5. Oczywiście wiemy doskonale, że 0 razy. Ale też już wiemy, że tego zera tu nie piszemy. Więc ja go wycieram. Pamiętamy tylko, że tu mogło być 0, ale go nie piszemy. Patrzymy więc teraz, ile razy liczba 40 mieści się w liczbie 54. Jeden raz. Myślę, że każdy z Was to świetnie potrafi stwierdzić. Co teraz robimy? 1 razy 40 i podpisujemy pod naszą liczbą. Następnie odejmujemy 4 minus 0, 4, 5 minus 4, 1. I co teraz? Spisujemy kolejną cyfrę naszej dzielnej. I patrzymy teraz, ile razy liczba 40 mieści się w liczbie 146. Tu troszkę wchodzą właśnie te trudniejsze obliczenia. Trzeba już świetnie tabliczką mnożenia operować i również świetnie mnożyć przez liczby właśnie zakończone na końcu zerem. Ale tu możemy sobie zapisać dla właśnie łatwiejszego liczenia. Na przykład 40 razy 2, 40 razy 1 to myślę, że już wiecie, to jest 80. No to troszkę za mało. 40 razy 3, 120. No może dobrze, a może za mało. 40 razy 4, 160. I rzeczywiście widzimy, że 40 razy 3, 120, czyli że 40 mieści się 3 razy 146. Tu wpisujemy wynik tego i teraz mnożymy 3 razy 40, 120, tutaj zapisujemy, odejmujemy 6 minus 0, 6, 4 minus 2, 2. Teraz spisujemy kolejną cyfrę i patrzymy, ile razy 40 mieści się w 263. Też warto sobie może dalej policzyć. Tak. 40 razy 7 jeszcze może napiszę, ale już widzimy, że to jest za dużo. No ale w sumie tak od razu może nie było widać. Czyli już teraz widzimy, że 40 mieści się 6 razy w 263. Piszemy tutaj wynik i mnożymy 6 razy 40. Tutaj wpisujemy i odejmujemy. To jest 3, 2. Widzimy, nie ma kolejnej liczby, już tutaj cyfry. To znaczy, że jest zakończone dzielenie i nasz wynik to jest 136, tutaj, reszty 23. Przypominam, że gdybyśmy mieli dokonać sprawdzenia, to wiemy, że aby sprawdzić dzielenie, należy wykonać mnożenie. I jeżeli to jest dzielenie, w wyniku dzielenia wynik jest z resztą, to później do tego mnożenia należy dodać resztę. No zapraszam, policzcie to samodzielnie i sprawdźcie, czy otrzymacie ten poprawny wynik. Przejdźmy do drugiego przykładu. 257 podzielić na 12. I znów patrzymy. Już widzimy, że w dwójce 12 się mieści 0 razy. Ja już nawet nie będę tego pisała. Po prostu nie piszemy tutaj tego zera. Teraz patrzymy w 25 dwunastka. 1 razy 12 to 12. 2 razy 12 to 24. Czyli 12 się mieści 2 razy w 25. Teraz wykonujemy mnożenie. 2 razy 12, 24 i odejmujemy. 25 minus 24 to 1. Teraz spisujemy kolejną cyfrę. 7. I patrzymy, ile razy 12 mieści się w 17. Raz. Teraz wykonujemy mnożenie. 1 razy 12, 12.
odejmujemy i otrzymujemy liczbę 5. I to jest koniec naszego dzielenia, ponieważ nie ma kolejnej cyfry. Czyli znów mamy dzielenie z resztą i wynikiem jest liczba 21 i reszty 5. Kolejne nasze dzielenie 8926 podzielić na 21. W ósemce 21 się mieści 0 razy. Ani razu się nie mieści. I patrzymy dalej. W 89. No to też nie mamy pewności jak od razu. Tak. No można tu jeszcze sobie zawsze przypomnieć, że 1 razy 21 to 21. I zobaczmy. 3 razy 21, 63. Jeszcze trochę za mało. 4 razy 21, 84. No i widzimy, że właśnie to jest to. Czyli w 89 liczba 21 się mieści 4 razy. 4 razy 21, 84. Odejmujemy. Zostaje nam 5. Dopisujemy kolejną cyfrę. I patrzymy, ile razy 21 się mieści w 52. Zerkamy, mieści się 2 razy. 2 razy 21, 42. Odejmujemy, 10. Spisujemy kolejną cyfrę, to jest 6. No i się zastanawiamy, czy to będzie... No, 4 razy to chyba za mało. Ile to jest 5 razy 21? 105. Czyli widzimy, że 21 się mieści 5 razy. 5 razy 21, 105. Odejmujemy reszty 1. Czyli wynik to 425, reszty 1. I teraz mamy ostatnie dwa przykłady, w których przypominam o jednym problemie, czy może właśnie takim ułatwieniu. Przypomnijmy sobie, jak robiliśmy takie przykłady, o taki i taki, właśnie nawet w pamięci. Mieliśmy liczbę, tak jak tutaj, 1500 podzielić na 30 i wtedy nauczyliśmy się tego, że można, jeżeli liczby na końcu mają dzielne i dzielnik mają zera, że można jednakową liczbę zer po prostu skreślić. I wtedy mamy dużo prostsze dzielenie. Zamiast 1500 podzielić na 30, dzielimy 150 na 3. To jest 50. Wynik dzielenia po takiej operacji się nie zmienia. Tłumaczyliśmy to sobie wcześniej. Tak samo tu na przykład mamy 200 tysięcy na 50 tysięcy. Ale też możemy skreślić po 4 zera. I to dzielenie jest dużo prostsze. Mamy 20 podzielić na 5, to jest 4. I tak samo możemy postępować właśnie w takich innych liczbach, trochę trudniejszych, w działaniach pisemnych, że jak tutaj widzimy, że są zera na końcu, to możemy jednakową liczbę zer skreślić. Tutaj możemy po jednym zerze, czyli zamiast 452 700 podzielić na 150, będziemy wykonywać dzielenie 45 000 270 na 15, czyli prawda troszkę prościej. Wykonajmy to dzielenie. W 4 15 się mieści 0 razy, patrzymy w 45 ile się razy mieści. No 15 razy 2 to jest 30, 15 razy 3 45, czyli się mieści równo 3 razy. Wykonujemy mnożenie 3 razy 15 45. Tutaj odejmowanie, możemy tu napisać 0, albo tak jak Wam mówiłam, takie dwie kreseczki. I spisujemy kolejną cyfrę. I patrzymy, ile razy 15 się mieści w dwójce. To 0 razy. I teraz, będę tym już skrótowym zapisem, spisujemy kolejną cyfrę. I patrzymy, ile razy 15 się mieści w 27. Jeden raz. 1 razy 15, teraz mnożymy, to jest 15. 7 minus 5, 2, 2 minus 1, 1. Spisujemy kolejną cyfrę, 120.
No i się zastanawiamy, ile tych 15 się mieści w 120. No troszkę trudniejsze. Już wiemy, że 3 razy 15 to 45, tak? No to 4 razy 15 to będzie 60. No to 5 razy 15 równa się 75. Jeszcze mało. 6 razy 15 równa się 90. Jeszcze mało. 7 razy 15 100. 5 i 8 razy 15 120. Czyli dokładnie 8 razy. 8 razy 15 teraz mnożymy, to jest 120. I tutaj można napisać 0, albo tak jak mówiłam, te dwie kreski. Czyli wynik naszego dzielenia jest 3018. Tu reszta była 0. Natomiast zrobimy drugi przykład, w którym reszta nie będzie 0. I tu jest taka ważna rzecz, o której trzeba pamiętać. Zaraz powiem o czym. Ile tu 0 możemy skreślić, żeby sobie uprościć dzielenie? Po 2. 1, 2 i 1, 2. Czyli zamiast 273 tysiące dzielić przez 900, możemy wykonać 2730 dzielone przez 9. Dużo prościej, prawda? To zróbmy to dzielenie. W dwójce dziewiątka się mieści 0 razy, to patrzymy w 27. W 27 się mieści 3 razy. 3 razy 9, 27. Odejmujemy. Tutaj mamy 0. Wpisujemy kolejną cyfrę, 3, 3 dziewiątka się mieści 0 razy, to spisujemy kolejną cyfrę, w 30 dziewiątka się mieści 3 razy, 3 razy 9, 27. I tu otrzymujemy resztę 3, bo widzimy, że już zakończone jest dzielenie. I co teraz robimy, jaki będzie wynik? 303, ale reszty jest 300. Bo w przypadku reszty, jeżeli nam wyjdzie reszta różna od zera, to w otrzymanej reszcie musimy dopisać tyle zer, ilu się pozbywaliśmy. I to jest bardzo ważne. Bardzo ważne, ponieważ inaczej będziemy mieć błędne obliczenie. Ale sprawdźmy to, żebyście zobaczyli, że rzeczywiście tak musi być. Więc sprawdzenie polega na tym, tak jak już wiele razy mówiliśmy, że mnożymy 900, bo oczywiście wracamy do naszych pierwszych liczb, tak? To, że sobie później pozbywaliśmy się zer, to było nasze ułatwianie sobie liczenia, ale tak naprawdę mieliśmy podzielić 273 tysiące przez 900, więc liczymy to nasze dzielenie, które mieliśmy wykonać. Czyli 900 razy 303 dodać, no właśnie, 3 czy 300? Wiecie co? To może najpierw my sobie w ogóle pomnóżmy 900 razy 303 i zobaczymy. Zapiszę. 9 razy 3, 27. 9 razy 0, 0, dodać 2, 2, 9 razy 3, 27 i te 2 zera. Czyli mamy 272 700, a mamy mieć 273 000. I zobaczcie, tu doskonale widać, że trzeba dodać 300, żeby otrzymać, już dodajmy to sobie też pisemnie, trzeba dodać 300, żeby otrzymać prawidłowy wynik. Czyli pamiętamy o tym, że jeżeli upraszczamy sobie, skreślając w obu liczbach, w dzielnej i w dzielniku, jednakową liczbę 0, jeżeli otrzymujemy dzielenie z resztą różną od 0, tak jak tutaj, to później do reszty musimy dopisać tyle zer, ile skreśliliśmy. To bardzo ważne.